Dobra, witam bardzo serdecznie. Oczywiście gratulujemy Pogoni zasłużonego zwycięstwa. Myślę na pewno, że w dniu dzisiejszym nie do końca zaprezentowaliśmy taki poziom, jak to miało miejsce w meczu w naszym ostatnim Krakowie przeciwko Lechowi. Zbyt dużo takich indywidualnych błędów technicznych od razu zostało wykorzystane przez piłkarzy Pogoni, mających na pewno dużą jakość indywidualną, jak również jeżeli chodzi o zachowanie się całego zespołu, więc na pewno zasłużone zwycięstwo Pogoni. Gratulacje dla trenera, dla sztabu, dla całego klubu Pogoni się Szczecin. Dziękuję. Witam, dobry wieczór. Ich denke, es ist ein sehr gelungener Abend für uns alle. Myślę, że jest to bardzo udany wieczór dla nas wszystkich. Verdienter Sieg, ein sehr gutes Spiel von unserem Team, haben wir gesehen. Zasłużone zwycięstwo. Widzieliśmy bardzo dobry mecz ze strony naszej drużyny. Wir haben gegen einen guten Gegner gespielt, die viel individuelle Klasse in ihren eigenen Reihen haben. Graliśmy przeciwko dobremu przeciwnikowi, który ma na pewno dużo indywidualnej jakości w swojej drużynie. Aber wir haben von Beginn an gezeigt, wer der Hausherr ist. Wir haben gezeigt, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Ale od początku pokazaliśmy, kto tutaj jest panem boiska. Chcieliśmy w każdym momencie tego meczu pokazywaliśmy, że chcemy wygrać ten mecz. Und am Ende haben wir dann gewonnen, verdienterweise, sehr glücklich. Ja, ein ganz wichtiger Sieg. Jetzt haben wir Länderspiel, Pause vor uns, wir können ein bisschen durchschnaufen. I na koniec też absolutnie zasłużenie zwyciężyliśmy. Jestem bardzo szczęśliwy. Teraz mamy troszeczkę czasu takiego wytchnienia w trakcie tej przerwy na kadrę, na reprezentację. Wir werden jetzt nächste Woche etwas, wir werden weiterhin trainieren, aber wir werden entsprechend dosieren und dann über nächste Woche uns dann wieder voll fokussieren auf das nächste wichtige Spiel um die Meisterschaft. W przyszłym tygodniu będziemy dalej trenowali, ale chcemy to tak odpowiednio, z odpowiednią dozą. I w następnym, w tym drugim tygodniu z absolutną koncentracją chcemy wejść w następny ciężki i przygotować się do następnego ciężkiego meczu.